Ponieważ zajmowaliśmy się trochę danymi z własnych pomiarów, postanowiłem poszerzyć trochę kontekst i porozmawiać z wami o statystyce, czyli o nauce, o interpretacji danych. No i dlaczego to jest bardzo ważne? No, dlatego jest ważne, że z danymi jesteśmy konfrontowani nie tylko jako naukowcy. Przede wszystkim każdy jest praktycznie w tej chwili bombardowany interpretacją różnych pomiarów społecznych i ekonomicznych, dotyczących na przykład opinii społeczeństwa na jakiś temat, albo zarobków, wyników ekonomicznych firm, perspektyw, optymizmu obywateli, ale także i firm, wyników egzaminów, procesów społecznych, takich jak egzamin ósmoklasisty czy egzamin maturalny. No i stąd może warto troszeczkę wiedzieć więcej na ten temat, choć statystyka to jest bardzo poważna nauka i wymaga narzędzi matematycznych, które na razie no nie zawsze są dostępne dla nas w siódmej klasie. To jest pomiar 11, wykonany przez 11 uczniów, pomiar okresu drgań wahadła. Taki pomiar jeszcze stosunkowo łatwo jest przedstawić na wykresie. No i po prostu powiedzieć, to przyjrzyjcie się temu wykresowi, co tu widzicie. No ale jeżeli byśmy mieli pomiar, który nie jest złożony z 11 punktów, a z 11 tysięcy albo 110 tysięcy punktów, no to układanie tego na przykład w tabelkę nie miałoby sensu, dlatego że nikt by tej tabeli nie przeczytał. Dlatego dość podstawowym narzędziem statystyki są tak zwane miary tendencji centralnej. No, tendencja centralna to jest ta najważniejsza, ale i do tych miar tendencji centralnej należy wartość średnia, to po prostu jest średnia arytmetyczna. No i tu Excel nam policzył średnią arytmetyczną. Ona jest w 1,52, czyli tutaj jest średnia arytmetyczna. No można też zapytać, jaki wynik pomiarów pojawiał się najczęściej, jaka wartość pojawiała się najczęściej, jeżeli to nie był, jeśli pomiar polegał na przykład na pytaniu ankietowym. No, taka wartość nazywa się modą albo dominantą i w naszym przypadku wynosi 1,54 sekundy. Moda i dominanta, albo dominanta. No i jest też interesujący sposób informowania o tendencji centralnej, który nazywa się medianą. I mediana to jest taka wartość, że połowa punktów ma wartość mniejszą od mediany, a połowa wartość większą. Oczywiście zaraz specjaliści od teorii liczb powiedzą, że jak liczba punktów jest parzysta, to nie ma tego środkowego punktu. I będą mieli rację, w takim przypadku to jest po prostu połowa odległości między tymi dwoma punktami, które tam są w środku. No, w połowie tego odcinka leży. Ale tu mamy 11 punktów i mediana jest również równa 1,54. Tak? Widać, że mediana nam trochę pomogła, bo ten wykres jest skośny w lewo, tak, ze względu na ten pomiar, który moglibyśmy nazwać pomiarem odstającym i go nie uwzględniać, ale dopóki go uwzględniamy, to wartość średnia jest przesunięta w stronę tego pomiaru, a z medianą już jest lepiej, tak? Mediana wskazuje raczej środek tego skupienia punktów. Jest jeszcze jedna miara tendencji centralnej. Ona odnosi się do tego, jak bardzo te punkty są rozrzucone, jak szeroki jest ten wykres. Nazywa się odchyleniem standardowym i ma tak samo dobrze określony przepis matematyczny, jak należy ją wyliczać, ale ten przepis jest troszeczkę bardziej skomplikowany, więc nie chcę go tutaj przywoływać, żeby jakby nie robić większego zamieszania. No dobrze, no więc oczywiście można sobie wyobrazić wykresy, dla których podawanie tych miar tendencji centralnych nie ma najmniejszego sensu.
Pamiętajcie o tym. Bo te miary tendencji centralnej, średnia, dominanta i mediana, no, najczęściej są skuteczne w przekazywaniu sensu tego, co wynika z wykresu, jeżeli ten wykres jest, punkty są dość skupione, nie są szeroko rozrzucone i na przykład no, nie mają, wykres nie ma gdzieś tam dwóch maksimów, zaraz sobie coś takiego zobaczymy. No bo teraz tutaj są wykresy wzięte z życia, tu mamy źródła, egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku. No co można powiedzieć na temat wartości średniej? Wartość średnia występuje tutaj i to wcale nie jest punkt najwyższy na tym wykresie. Tu mamy wynik procentowy z egzaminu, a tu mamy procent uczniów, który zdobył ten wynik. No i proszę zobaczyć, że taka miara jak wartość średnia jest bezużyteczna i mediana też, ten wykres jest troszeczkę skrzywiony w prawo, tak? Tu po prawej stronie tego środka jest, wartości są nieco większe niż po lewej, więc mediana będzie wyższa niż 57%, ale też niewiele nam mówi, no a dominanta 96% też tak naprawdę nie mówi nam o tym. Co można powiedzieć? Egzamin, jeżeli miał spełniać rolę poziomującą, jeżeli ma pomóc w rekrutacji, no to nie pomógł, dlatego że właściwie uczniowie osiągnęli, wielu uczniów osiągnęło dość podobne wyniki, w przeciwieństwie do egzaminu rok wcześniej, w którym widać, że im więcej punktów należało zdobyć, tym mniejsza jest liczba uczniów, która może się pochwalić takim wynikiem. A zatem ten egzamin rzeczywiście spełnił rolę poziomującą. Jeżeli ktoś był w tej grupie od 96 do 100%, no to widać, że był w tej populacji objętej całym egzaminem rzeczywiście liderem, jeżeli chodzi o znajomość matematyki. Notabene, oczywiście problem z egzaminami jest taki, że egzamin z jednego roku i drugi kolejnego nie są równe, nie mogą być równe, jeśli chodzi o trudność, nie ma takiej obiektywnej miary. No więc dość dawno wymyślono na świecie taki pomysł, żeby podawać wyniki egzaminu nie w procentach, tylko w centylach, to znaczy jeżeli egzamin był bardzo trudny i nikt nie uzyskał 100%, maksymalny wynik był 90% albo 85%, to warto jest podawać wyniki w egzaminu jako liczbę uczniów, która trafiła do 10% przedziałów względem tego maksymalnego wyniku. No. I w ten sposób można powiedzieć, że no, jeśli ktoś wpadł, jego wynik znajduje się w tym najwyższym centylu, no to w tej populacji osiągnął bardzo dobry wynik, niezależnie od tego, jak obiektywnie egzamin, od obiektywnej trudności egzaminu, jeśli egzamin był trudniejszy i ten najlepsze wyniki to jest od 85 do 90% uzyskanych punktów, nikt nie wyszedł wyżej, to i tak ktoś w tym najwyższym centylu widać, że w populacji był bardzo dobry czy najlepszy. I teraz trochę o manipulowaniu. A, jeszcze tu jeden wykres mam. Czasem z wykresów można się czegoś bardzo nauczyć, ze statystyki można się czegoś nauczyć. To jest rozkład wyników matury w którymś tam roku 2021 na poziomie podstawowym. Ten wykres wygląda dziwnie. Spodziewalibyśmy się tutaj takiego jakiegoś ciągłego rozkładu, prawda? No ale próg zdawania był 30%. No i jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Jak się zastanowić, to widać, że tutaj nauczyciele zaczęli ciągnąć za uszy uczniów, usiłując za wszelką cenę przeciągnąć ich przez ten próg zdawalności. Przez to jest mniej uczniów poniżej tego progu, tuż poniżej i więcej zaraz powyżej tego progu. No to się nazywa wykres miłosierdzia i pokazuje, że ten egzamin jakby z ustaleniem tego z tej zdawalności nie miał wiele wspólnego, wydano mnóstwo pieniędzy na jego przeprowadzenie, ale rezultat był niesatysfakcjonujący ze względów z perspektywy tego celu, jakim jest no,
ustalenie, jakby wypoziomowanie populacji, matura jest przepustką na studia. No, no i teraz jeszcze parę słów na temat oszustw. Przepraszam, to nie tu, tylko musimy się przenieść na ten wykres. Często używanych takich drobnych oszustw przy publikacji wyników, to jest wykres słupkowy, który pokazuje subwencję oświatową w miliardach złotych. No i ona ma pokazać jakiś bardzo duży wzrost tej subwencji. Po roku 2015 nastąpiła w Polsce zmiana władzy. No ale widzicie, że te słupki tutaj zaczynają się od 35 miliardów. Więc to nie jest tak, że tutaj nastąpił od 2012 do 2020 czterokrotny czy 3,5-krotny wzrost. Raz, dwa, trzy, cztery, no prawie czterokrotny wzrost subwencji oświatowej, tylko wzrost był pomiędzy 40 a 50 miliardów, czyli o 1/4, 25%. A no, ale gdyby narysować te słupki od zera, od początku, no to oczywiście efekt byłby znacznie słabszy, tak? Rysował to ktoś, komu zależało na tym, żeby zrobić konkretne wrażenie. No i tu z amerykańskich źródeł, gdzie ten problem też jest widoczny, tu z kolei warto czytać, czego dotyczą te wykresy. To są wykresy różnego rodzaju wypadków, którymi ulegli uczniowie w Stanach Zjednoczonych. No i jakby tak spojrzeć, tu jest urazy kręgosłupa, przedramienia, ramienia, podudzia i uda. No i jak tak się czyta to, to człowiek aż chce, może sobie wyobrazić, że aż 5% uczniów, wszystkich uczniów, uległo urazowi kręgosłupa, ale to nie jest 5% wszystkich uczniów, tylko 5% tych uczniów, którzy ulegli jakiemukolwiek urazowi. Warto więc, czytając wykresy, zastanawiać się zawsze, czego dotyczą te liczby. No to wszystko razem powinno nas uzbroić przed manipulacją, to znaczy wyposażyć nas w taką obywatelską, bardzo ważną odporność przed manipulacją i takim czy innym oszustwem, wpływaniem na naszą opinię, czasem po prostu z powodu braku kompetencji, a czasem po prostu świadomie.